I witamy. Dzisiaj rozmawiamy o AZS-ie PWSZ, NYSA Aktywności Sportowej Studentów. Państwa i moimi gośćmi online, jeszcze online, są, przypomnę, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek psychofizyczny, kształtowanie człowieka, wiceprezes AZS PWSZ NYSA, pan dr Roman Palacz. Jest z nami także asystent i instruktor Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek również psychofizyczny, kształtowanie człowieka, komisja rewizyjna AZS PWSZ NYSA, pan Marcin Dykta, no i student, zawodnik AZS-u, pan Mateusz Łabys, mistrz Polski w kategorii wyższych szkół zawodowych w biegach przełajowych. Pytanie, tak? Witam, panie Romanie, czy my się słyszymy? Bo przed pierwszym razem rozmawialiśmy przez telefon w poprzednim wejściu. Były jakieś problemy na połączeniu Skype'owym. Czy teraz się słyszymy? Ja panów bardzo dobrze słyszę. Nie wiem, czy teraz jest słyszalne. Jesteśmy. Jest lekki pogłos, ale okej. Okay. Panie Romanie, jakie sekcje działają obecnie w AZS-ie PWSZ w NYSA, gdyby ktoś był zainteresowany uprawianiem, rozwijaniem różnych dyscyplin sportowych co roku, w nowym roku akademickim, są prowadzone nabory? Ujmę to może w ten sposób. W zasadzie możemy poprowadzić praktycznie każdą sekcję, jeżeli będzie zainteresowanie ze strony studentów. Aczkolwiek no, mamy takie sekcje wiodące, które co roku przynoszą nam dużą satysfakcję, jeżeli chodzi o występy na arenach akademickich mistrzostw Polski. Na pewno jest to ergometr wioślarski, na pewno to są biegi przełajowe, o których Mateusz wspominał. Na pewno to jest trójbój siłowy Marcina, obecnego tutaj, sekcja futsalu kobiet i mężczyzn. Myślę, że do niedawna ja prowadziłem sekcję siatkówki kobiet, którą teraz jakby reaktywowaliśmy, sekcję koszykówki. Obecnie przygotowujemy się do szachów, a więc całe spektrum sportowe jesteśmy w stanie, powiem kolokwialnie, obsłużyć, jeżeli tylko będzie zainteresowanie ze strony studentów. Jeżeli chodzi o sposób naboru do sekcji, stosujemy po prostu ankiety przy rekrutacji na pierwszy rok studiów. W tym roku no, mamy pewien problem, dlatego że w zasadzie po miesiącu nauki jesteśmy teraz online, jesteśmy znowu w izolacji, ale mimo wszystko dajemy sobie radę i myślę, że w tym roku nie będzie źle, możemy zaatakować wreszcie. Pytanie teraz do pana Marcina Dykty, bo był nabór do tej sekcji narciarskiej, tak jak pan powiedział w naszym pierwszym wejściu antenowym, udało się osiągnąć sukces w finale Mistrzostw Polski w Tatrach wśród państwowych wyższych szkół zawodowych najlepsi. Też było bardzo dobrze i z medalami wcześniej w Zieleńcu. Proszę trochę powiedzieć nam więcej o tej grupie, z jakich kierunków studenci jeżdżą na nartach, jakie medale zdobyto najpierw w tych eliminacjach wojewódzkich, w Mistrzostwach Opolszczyzny Akademickich, no a potem jak było w finale w Tatrach. To znaczy tak, ja powiem króciutko odnośnie tego pierwszego etapu, którym były eliminacje wojewódzkie w Zieleńcu. My tam wystartowaliśmy jako jedna z liczniejszych grup w naszym województwie, ponieważ ostatnimi czasy te nasze opolskie uczelnie nie wystawiają zbyt wielu zawodników. Pojechaliśmy tam w 10-osobowym składzie. Udało się wśród kobiet zająć miejsce drugie, czyli miejsce na podium pani Agnieszki Szywacz, która jest studentką ratownictwa medycznego. Brązową medalistką natomiast została nasza pani prodziekan, którą namawiałem, aby wzięła udział w tych zawodach. Udało mi się, wiem, że wiedziałem o tym, że jeździ ona na nartach od dłuższego czasu, więc postanowiłem spróbować ją do tego namówić. Ona się zgodziła i myślę, że fajnie to wyszło ze względu na to, że nawet udało jej się zająć miejsce na podium. Została brązową medalistką mistrzostw województwa. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to nieskromnie muszę dodać, że ja jestem od lat wielu narciarzem, instruktorem narciarstwa, no i startuję na tych zawodach. W tym roku udało mi się skoczyć również na podium. Byłem brązowym medalistą. No i tak z nadziejami jechaliśmy na te zawody ogólnopolskie. Odbyły się one w Zakopanem. Trzeba dodać, że
W naszym kraju jest 33, są 33 państwowe wyższe szkoły zawodowe. No i wśród tych 33 państwowych wyższych szkół zawodowych oczywiście nie wszystkie startują w zawodach ogólnopolskich, no ale to już zależy od przychylności, myślę, rektorów danej uczelni. No nam udało się być najlepszym PWSZ-em, czyli najlepszą wyższą szkołą zawodową, z czego się bardzo cieszymy. Tak jak już wcześniej wspominałem, zawody na trudnym stoku, harendy, one odbywają się na ogół na przełomie lutego i marca, kiedy pogoda nawet w Zakopanem już jest dosyć wiosenna, ale są to zawody bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze zorganizowane. Organizuje to AZS Warszawa od lat. Mają oni już w tym bardzo duże doświadczenie i na tym bardzo trudnym stoku, o którym mówiłem już, że organizowane są tam nawet zawody fisowskie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. No potrafiliśmy sobie poradzić i udało się zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn zrobić klasyfikację drużynową i dlatego z tego się bardzo cieszymy. No, a ja jeszcze dodam odnośnie tych wszystkich sekcji, o których mówimy, że w tym roku mimo tej trudnej sytuacji, która panuje, to planujemy w kilku nowych dyscyplinach wystartować, takich jak brycz, takich jak strzelectwo, takich jak nowa dyscyplina, którą jest koszykówka 3x3. Jest to dyscyplina, która ma wskoczyć nawet w kolejnej olimpiadzie do dyscyplin, które będą uprawiane. No zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że strzelectwo, szachy to są dyscypliny nowe, które przyniosą nam kolejne punkty i będziemy walczyć o mistrza Polski, jeśli chodzi o wyższe szkoły zawodowe. Przypomnę, jest z nami także pan Mateusz Łabys, zawodnik AZS-u PWSZ, ale także student. Może pan nam opowiedzieć, na jakim kierunku, jakie studia pan wybrał? Tak, oczywiście. Studiuję na psychofizycznym kształtowaniu człowieka. Jest to już oczywiście trzeci rok. No już za niedługo oczywiście obrona. No i zobaczymy, co później w planach oczywiście jest dalsze studiowanie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. No ale na razie trzeba się obronić oczywiście tutaj na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. No i zobaczymy, co dalej. Czyli panie Mateuszu, wybór studiów związany z pana zainteresowaniami. Tutaj kierunek psychofizyczny, kształtowanie człowieka, czyli niejako, jak sama nazwa wskazuje, nie tylko ta strona fizyczna sportowca, ale także właśnie psychologia, która odgrywa też bardzo ważną rolę w życiu każdego sportowca. Czy tak? Tak, zdecydowanie zgadzam się. Ten kierunek jest właśnie świetnie współgra właśnie z tym, co na co dzień robię, czyli uprawiam sport takim, jakie jest bieganie. I bardzo się cieszę, że właśnie w województwie opolskim jest taki kierunek, gdzie mogę się tak naprawdę spełniać w tym. I nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym zostać trenerem i ten kierunek mi na to zdecydowanie pozwala. Dzisiaj mamy, jaki dzień? 8 marca, Dzień Kobiet. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie słuchaczki i pozdrawiamy wszystkie kobiety w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. No i pytanie do wiceprezesa AZS-u, pana doktora Romana Palacza. Czy sporo tych kobiet tam w AZS-ie, zawodniczek, trenerek, jak to wygląda? Myślę, że podział to jest bardzo sprawiedliwy. Są panie, które chętnie podejmują wysiłek w sekcjach, są panowie. Myślę, że to jest zbilansowane. Ale chciałbym nadmienić, wrócić do tego, o czym Marcin mówił, że w zawodach startują nie tylko studenci, ale również wykładowcy naszej uczelni, mający taką możliwość, mający legitymację AZS-u. Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Gdzie ta idea AZS-u, czyli aktywności fizycznej, zabawy i sportu jest preferowana nie tylko przez studentów, ale i pracowników. Mamy zamiar jeszcze w innych dyscyplinach również wystawić reprezentację, która by się składała nie tylko ze studentów, ale również z wykładowców, więc to jest też bardzo cenna i ważna rzecz w naszej działalności. Ja również cieszę się z tego powodu, że członkami AZS-u, oprócz pani, którym składam najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta,
są nie tylko studenci kierunku psychofizycznego kształtowania człowieka, o którym mówił Mateusz, ale są to też inni studenci. Nie tylko przyszli trenerzy, a tym bardziej jestem z tego, bo nie tylko ja jestem bardzo zadowolony. Gdyby studenci byli zainteresowani właśnie rozwojem sportowym, nie tylko startowaniem w zawodach, to oczywiście zapraszamy. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej, kontaktowe azs.pwz.nysa.pl. A ja jeszcze chciałem zapytać o bazę tą sportową, bo aby uzyskać dobre wyniki, a przypomnijmy, w ubiegłym roku drugie miejsce w kategorii państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce dla właśnie AZS-u PWSZ Nysa, no to muszą być odpowiednie warunki do tego, aby tych zawodników przygotować. Tu pytanie do pana Marcina Dykty. Jaką bazą dysponuje właśnie Nyska uczelnia, tą sportową? To znaczy tak, do tej pory mieliśmy do dyspozycji dwie hale, z których cały czas korzystaliśmy. Oczywiście w tym momencie na razie mamy ograniczony dostęp do hal, ale w minionym roku akademickim udało nam się otworzyć jeszcze dodatkową pracownię motoryczną. Mamy świetnie wyposażoną siłownię, która jest przy hali sportowej na ulicy Głuchołaskiej. Oprócz tego udało nam się zakupić wiele sprzętu, nowoczesnego sprzętu, który będziemy wdrażać teraz naszym studentom po to, żeby bardzo podnieść poziom kształcenia. Myślę, że te rzeczy, które, o których mówię i te rzeczy, które udało nam się teraz pozyskać, mocno podniosą rangę, jeśli chodzi o nasz kierunek i będziemy mogli dzięki temu cieszyć się lepszymi wynikami sportowymi. Pięknie, dziękuję. W takim razie na zakończenie o planach opowiedzmy, bo mamy wiosnę. Co w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o AZS PWSZ w Nysa, jakie starty? Tutaj pytanie do wiceprezesa AZS-u, pana doktora Romana Palacza. No przed nami bardzo ciekawe imprezy, w których chcemy mocno zapunktować. Obecnie w Nysie jest drugoligowy zespół siatkówki kobiet, w którym występują nasze studentki. Startujemy już od poziomu półfinału, który będzie we Wrocławiu, a więc jest szansa na dobry wynik, może nawet na awans do finału Mistrzostw Polski. To o czym wspominał Marcin. Koszykówka 3x3 i duża też koszykówka też jest w naszym zasięgu, jeżeli chodzi o możliwości startu. Biegi przełajowe, lekka atletyka, szachy, strzelectwo, a więc trochę tenis ziemny, w którym też chcemy wystartować. Więc trochę tych imprez jest, bardzo się zapowiada ciekawa rywalizacja. Więc należy trzymać kciuki i myślę, że będzie dobrze, a może nawet bardzo dobrze. To, co Marcin mówił o bazie, naprawdę nasza baza jest teraz, powiedziałbym, imponująca, bo mamy 4 specjalistyczne siłownie, mamy salę do fitnessu, mamy 2 wielofunkcyjne hale sportowe do gier zespołowych i wzbogacona cała baza, infrastruktura o pracownię wydolnościową, którą też możemy wykorzystywać do zajęć sekcji AZS-u. No i jest, przypomnę, z nami także zawodnik, student psychofizycznego kształtowania człowieka, pan Mateusz Łabys. A panie Mateuszu, ja chciałem zapytać, bo głośno o tym było też w mediach, o programie, który jest realizowany na terenie właśnie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, program Power. No i tutaj mieliście nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o rozwój, właśnie dodatkową wiedzę, którą mogliście pozyskać właściwie w najlepszych miejscach, na najlepszych urządzeniach, które służą wszystkim przyszłym trenerom osobistym. Tak, zdecydowanie zgadzam się. Oczywiście przez ten program Power też możemy wyjeżdżać na różnego rodzaju szkolenia czy wyjazdy. Między innymi, na przykład jutro między innymi z panem magistrem Dyktą jedziemy na obóz zimowy do Szklarskiej Poręby. Naprawdę uczelnia gwarantuje bardzo dużo dla studentów i naprawdę jest to bardzo fajna rzecz. Panie Marcinie, my mamy połączenie online, pan w Krakowie na zawodach właśnie z siatkówki. Kiedy mecz dzisiaj? Dzisiaj gramy o godzinie 16:00 z przeciwnikiem, który jest po 2 wygranych meczach, więc na pewno nie zbyt prostym przeciwnikiem, ale będziemy walczyć, na pewno się nie poddamy, postaramy się o niespodziankę i zwycięstwo z Chełmcem.
Ja jestem tutaj z juniorami, to są chłopcy, którzy są w wieku maturalnym, no i część z nich już powiedziało mi o tym, że planuje naukę dalszą na naszej uczelni. Z tego się też bardzo cieszę, bo studenci dołączający do naszej uczelni, nasi wychowankowie, to fajna sprawa. Będą mogli kontynuować znajomość zarówno ze mną, jak i z panem Ciekanem. No i co już więcej, no, ten mecz dzisiejszy i jutrzejszy, wracając do siatkówki, będą meczami kluczowymi. Tylko zwycięstwa pozwolą nam awansować do półfinału mistrzostw. No a potem pan jedzie, tak jak już pan Mateusz zapowiedział, ze studentami jedziecie potrenować, poćwiczyć właśnie narciarstwo. Znakomite warunki dzisiaj w Nysie o poranku i w całym powiecie nyskim. Dużo śniegu, więc życzymy wam udanych startów, no i takich treningów, które przyniosą w przyszłości bardzo dobre rezultaty. Więcej na temat kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, no, umawiamy się za kilka tygodni i mam nadzieję, że już całą ekipą, drużyną będziemy mogli spotkać się tutaj w studiu radiowym, aby bezpiecznie z wami porozmawiać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie online. Byli z nami, przypomnę, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, AZS PWSZ NYSA, wiceprezes pan dr Roman Palacz. Był z nami także pan Marcin. Dziękujemy. Był także pan Marcin Dykta, asystent i instruktor Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, również zaangażowany w życie AZS-u, komisja rewizyjna. Dziękujemy. Dziękuję również. No i był pan Mateusz Łabys, mistrz Polski, akademicki mistrz Polski w kategorii wyższych szkół zawodowych w biegach przełajowych. Panie Mateuszu, dziękujemy i życzymy powodzenia w tegorocznych mistrzostwach Polski. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejny program w poniedziałek po godzinie 11:05. Akademickie rytmy. Do usłyszenia.